Kolejny poniedziałek, naturalnie o ogrodach, kolejny live. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witajcie bardzo serdecznie. Witaj, Katarzyno. Witaj, Jacku, witam wszystkich bardzo serdecznie. Również pozdrawiam od moich amarylisów, od mojego amarylisa, który się rozdwoił. No właśnie, chciałem powiedzieć, że w poprzednim odcinku amarylis tak teatralnie, powiedziałbym, spadł z tego stołu i poleciał wprost na ziemię, tłukąc osłonkę. Osłonka chyba tam z tyłu posklejana stoi, albo nie, nie wiem. To jest co innego, ale osłonka jest posklejana. To teraz jest bardzo fajny sposób na w ogóle pokazanie amarylisa, ponieważ one się przewracają, co widzieliśmy na ostatnim live. One są zbyt wysokie i zbyt ciężkie na górze. W związku z tym fajnie można je właśnie po prostu wstawić do jakiegoś długiego, przezroczystego czy nieprzezroczystego dzbanuszka i na dole można dać tylko trochę wody, bo one tak naprawdę to im wystarczy, nie muszą być w ziemi. I teraz ten dzbanuszek jest taki dosyć długi, wysoki, więc ten pęd się trzyma w środku, tak? Tak, a potem zobaczymy, co z nim zrobię. A to jest tylko fizyka, prosta fizyka i środek ciężkości, że jak na długiej łodyżce duży kwiatek u góry, to ten środek ciężkości przychodzi w górę i nie zawsze się utrzyma na stole. No, w ogrodzie to jeszcze chodzi o piękność, czy tam w domu na parapecie. Czasami fizyka jest piękna, fizyka, chciałem powiedzieć. Czasami ta fizyka musi dać najpierw miejsca piękności i to, jak widzimy, czasami nie działa, tak jak zeszłym razem to widzieliśmy. 19 ogrodowy live. Dzisiaj kontynuacja odcinka na początku ostatniego podcastu, jak siać i dbać o siewki, by nie popełniać tych najczęstszych błędów. A tym najczęstszym błędem albo efektem tych błędów, jakie popełniamy, to są wyciągnięte siewki. Bardzo dużo, tak. Katarzyno, otrzymaliśmy właśnie pytań w ostatnim tygodniu, bo wiele osób no, albo się pośpieszyło z wysiewem, to jest ten pierwszy błąd, że zbyt wcześnie zostały wysiane, albo po prostu no, nie miały warunków dobrych do tego, żeby o te skiełkowane roślinki dbać. To przypomnijmy w skrócie, o co chodzi, żeby nie wyciągnęły się siewki, a potem powiemy o tych sposobach na wyciągnięte siewki. Tak, ja zauważyłam, że to jest dosłownie chwila, moment z tymi siewkami, słuchajcie. Naprawdę, macie coś wysiane, sałata na przykład, czy rukola, bo to bardzo szybko wschodzi. Za 3-4 dni już widzicie małe, takie coś zielonego wychodzi, jakiś taki pączuszek i potem wracacie do tych siewek za 2 dni i już macie, kurczę, 2 centymetry wyciągnięte, 3 centymetry. Jak są 3 centymetry, to już się martwcie, tak? Bo to już na pewno będą cieniutkie i długutkie. I powiem wam szczerze, że dużo osób pokazuje na Instagramie, w innych mediach społecznościowych swoje siewki i one są naprawdę wyciągnięte. Ja mam przeczucie, że niektórzy nie wiedzą, jak te siewki powinny wyglądać. Wydaje mi się, że niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, że te siewki są już wyciągnięte, ponieważ pokazują to jako siewki niewyciągnięte. Więc chciałabym, żebyście wiedzieli, że siewki muszą być małe, grube, o silnej, już nawet na tym etapie silnej nóżce, tak? One nie mogą być takie prawie, że przezroczyste, wydłużone, tak? To jest błąd. Słuchajcie, siewki poza tym naprawdę one nie powinny tak iść też do góry, nawet jakikolwiek to jest gatunek rośliny, tak? Dlatego my będziemy je pikować nie dlatego, że są wysokie, ale dlatego, że mają rozwinięte, piękne liście, tak? Także pamiętajcie, to, że one są wysokie, to nie znaczy, że one są gotowe, niestety. Także bardzo, bardzo uważajcie na to. Ja sama prawie poległam, dlatego, bo postawiłam, pokazywałam na moim ostatnim vlogu, postawiłam na parapecie w niezbyt nasłonecznionym miejscu te moje siewki. Przechodziłam do łazienki z powrotem, bo to jest wermikulit i czasami nie widać, jak coś kiełkuje. Przechodziłam przecież koło tych siewek dziennie 50 razy i pewnego dnia patrzę, a tam jakiś taki długaśna już rukola czy coś tam kapustnego, już musztardowce. Musztardowce. Tak, a to są jeszcze takie purpurowe. Wyskoczyły jak głupie, za przeproszeniem. No, ja ich w ogóle nie widziałam, bo one były takie purpurowe na tle tego wermikulitu. Patrzę, a już mam chudzielców, więc natychmiast, na szczęście w Anglii, słuchajcie, jeżeli oglądacie nas z Polski, to też jest ekstra, bo ja sprawdzałam prognozy i na kolejne 2 tygodnie to właściwie minusowych, nawet w nocy temperatur nie powinno być, przynajmniej tam w okolicy Kartuz, według
mojej prognozy, ale wiadomo, że to może być inaczej. A w Anglii to już w ogóle jest naprawdę ciepło. W nocy jest ciepło, we wtorek, jutro ma być 11 stopni w nocy, także naprawdę, naprawdę cieplutko. Także spokojnie, słuchajcie, te siewki możecie wynieść do nieogrzewanej szklarni na dwór. Ja na początku jeszcze wsadziłam, już mówiłam wam w zeszłym tygodniu, że mam gablotkę muzealną i do tej gablotki jeszcze wstawiłam te siewki, ale już widzę różnicę. One już nie ciągną się do góry, tylko one się robią bardziej zielone i takie grubaśne, tak, mężnieją, że tak powiem, tak? Także i to już widzicie, że taka siewka jest, wiecie, już taka porządna, już można zagryźć nią. Słuchajcie, mam taką serdeczną prośbę, bo stanowimy taką fajną społeczność naturalnie o ogrodach. Gdybyście mogli udostępnić tego live'a u siebie na Facebooku, żeby było nas więcej, żebyśmy mogli się spotkać i wymieniać, stąd taka gorąca nasza prośba Katarzyny i moja, udostępnijcie tego live'a w tej chwili na swoim fanpage'u na Facebooku. Będzie nas po prostu więcej, będziemy mogli dzielić się tymi doświadczeniami także z innymi. Katarzyno, sposoby na wyciągnięte siewki, bo to, że ktoś popełni błąd, że ma troszeczkę za ciepłe pomieszczenie, za wcześnie wysieje, to jeszcze nie oznacza końca świata. Czasami magiczna linijka. Linijka się przydaje. Czasami, jeśli te siewki nie są zbyt wyciągnięte, tak, to można je jeszcze uratować. I tym sposobem ratowania, o którym powiedziałeś przed chwilą, to jest po prostu pikowanie. Mm-hmm. Tak, tylko oczywiście jeżeli mamy te sieweczki bardzo jeszcze delikatne, cieniutkie, jeżeli one są mocno wyciągnięte, to te łodyżki są prawie przezroczyste, to one są jak z papieru. To jeszcze nie. To jeszcze nie, no i oczywiście wtedy jedyny sposób na uratowanie tych siewek to naprawdę wniesienie je na więcej, wniesienie ich do o wiele chłodniejszego, to może być tak jak tutaj, słuchajcie, na zewnątrz, może być w nocy 3-0 stopni, tak, jeżeli chodzi o temperaturę na świeżym powietrzu, ale my mówimy cały czas o wniesieniu tego do nieogrzewanej szklarni, tak? Nie mówimy tego, żeby wystawić na dwór, broń Boże. Albo w dzień temperatura 5, 6, 8 stopni. To jest dla nich naprawdę ekstra, bo to wszystko, co wysiewaliśmy w lutym, do tego się nadaje. Właśnie dlatego to wysiewaliśmy w lutym. Te wszystkie sałaty, szpinaki, kapustne, rukole, musztardowce, nie mają z tym żadnego problemu. Także natychmiast wynosimy na zewnątrz, a jak nie możemy tego przenieść na zewnątrz, no to chociaż poszukajcie pomieszczenia w domu, które jest chłodniejsze, bo one też idą do góry, nie tylko jeżeli chodzi o światło, ale też dlatego, że jest im bardzo ciepło i dobrze, one się rozwijają. No i możecie, też są różne bariery, różne sposoby na dosłonecznienie, tak? Niektórzy na przykład rozpościerają pionowo takie sreberko kuchenne, tak? Taka to się nazywa folia kuchenna bodajże. Aluminiowa. Folia aluminiowa. Możecie postawić lustro, jak to było, wiecie, w dawnych czasach, w renesansie, przy świeczce było lustro zawsze, żeby to dwa razy było i więcej światła, tak? No, możecie w jakiś sposób im pomóc, jak jesteście zdesperowani, ale staracie się, żeby do takich sytuacji jednak nie dochodziło i jeżeli są wystarczająco mężne, jeżeli te łodyżki nie są takie całkiem rachityczne i przezroczyste i papierowe, to możecie oczywiście je potem przepikować i przepikowując posadzić je sporo głębiej. Na szczęście na tym etapie możemy je posadzić głębiej. Pamiętajcie o tym. Nie musicie się kierować tym, gdzie są te korzonki. Możecie je wsadzić o wiele głębiej. I możemy w ten sposób uratować siewki, o ile tak. Oczywiście to, co mówi Katarzyna, nie są zbyt takie za mocno wyciągnięte. Tutaj odpowiedzieliśmy na jedno pytanie. Zobacz, takie duże pytanie było. Ja idę już do pytań. Na jednej tacce posiała szpinak, jarmuż, sałatę, sałatę, jarmuż wzeszły, szpinak jest w tyle. Jarmuż szybciej przed szpinakiem. To mówiliśmy, że właśnie trzeba bardzo uważać i nie ma sensu wysiewać w jednej tacce. Naprawdę, bo potem to się bardzo często zdarza, że coś już wykiełkowało, a coś nie wykiełkowało i niestety wtedy... Co zrobić, tak? No w tym momencie, jak już to jest... Zbyt wielu gatunków wysiewać w jednej tacy, które mają różne terminy startu, znaczy kiełkowania po prostu. Można odmiany razem wysiewać, na przykład gdybyście wysiewali trzy różne sałaty, to nie ma problemu, ale właśnie na przykład kapusta z sałatą, ze szpinakiem, to faktycznie jest, to nie jest wskazane właśnie z tego powodu, że potem ani w tą, ani w tą. Jeżeli jest taka sytuacja, to zostawcie to tam, zostaw to tam, Balbin, w tym pomieszczeniu, ale na pewno jak najwięcej światła, tak? Bo to jest w tym momencie najważniejsze, tak? Jak najwięcej światła. Ja w tej chwili już
Tak jak przed tygodniem w live'ie, nie oglądam się na boki i jak przy nagrywaniu podcastu nawet Katarzyna tam pytała mnie, czemu ja cały czas patrzę w prawo, bo tam stały rozsady, wszystkie rozsady poszły już w tej chwili do szklarni, bo w szklarni jest bardzo ciepło w ciągu dnia, a w nocy temperatury nie spadają poniżej zera, przynajmniej tutaj u nas na Pomorzu, ale i tak dodatkowo okrywam agrowłókniną, w związku z tym one mają w miarę bezpiecznie, a w ciągu dnia nawet mi regulator temperatury, wiesz, już ten tak, ten hydrauliczny podnosi okienko, to znaczy, że temperatura potrafi w ciągu dnia podnieść się do 30 stopni Celsjusza w szklarni. W szklarni, bo słońce tak mocno świeci. Słuchajcie, polubcie nasz live i udostępnijcie go. Barbara pyta, czy teraz może posadzić do ziemi cisy? No, jeżeli ta ziemia się nadaje do sadzenia, słuchajcie, ziemia, żeby była nadawała się do sadzenia, nie może być mokra, przemoczona, nie może być zamarznięta, nie może być przesuszona, więc wydaje mi się, że przesuszona to na pewno nie będzie, ale może być na razie za mokra, więc nie ma sensu. Poczekajcie do marca z tymi cisami, to są rośliny zimozielone, więc spokojnie możecie je sadzić raczej w marcu i nawet w kwietniu, tak? Najgorsze jest sadzenie do mokrej, zimowej, jeszcze zimnej ziemi, bo ta ziemia jest jeszcze naprawdę zimna, więc to nie będzie tak, że ten cis będzie tak strasznie szybko fajnie się tam rósł i się cieszył. Mm-hmm. Słuchaj, pytanie o kompost od Moniki, bo przerzuciła dziś kompost, bardzo mokry był, ale w ciepły w środku. O, to dobrze. Dodała szare kartony, czy dobrze tak zrobiła i przykryła? Znaczy, czy dobrze, że przerzuciła i czy dobrze, że dodała szare kartony? Tak, rozbijmy to jedno pytanie na dwa podpunkty. No pewnie jak przerzuciła, to przerzuciła. Ja też chciałam troszeczkę, bo mnie korci, ale tam były właśnie myszki małe, było mało gniazdo, więc nie chciałam tam wchodzić, aż mi głupio było, że tam do nich podeszłam. Ale skoro się dało, skoro przerzuciła, to ja myślę, że jak był mokry, to pewnie, bo kartony to jest taka część tak zwana brązowa, to jest taka tak zwana część sucha, więc na pewno to nie spowoduje, że będzie to jeszcze bardziej mokre. Więc dobrze. Słuchaj, przy pikowaniu, czy pikując pory można skrócić im trochę korzonki? Mówiliśmy kiedyś o tym właśnie takim delikatnym skracaniu korzonków w porach. Tak, przy pikowaniu i potem również przy wysadzaniu do ogrodu, spokojnie, bo one mają zwariowane korzenie, można im troszeczkę te korzonki przycinać. Słuchaj, pytanie o granice wytrzymałości niektórych roślin, sałaty, rukoli, jarmużu, werbeny. Jaka jest granica ich wytrzymałości? To znaczy, jaka może być minimalna temperatura, żeby im nie zaszkodziło? Ja myślę, że one będą spokojnie rosły. Jeżeli to, słuchajcie, to teraz jest ważna informacja. To zależy od tego, ile czasu będą już na zewnątrz. Jeżeli będą na zewnątrz pierwszą noc i będzie minus 2, minus 3, minus 5, to może im być średnio, tak, na dworzu, jeżeli tak jest, nie mówię w środku. Ale mówimy o inspekcie. Tak, ale tak jak mówię, im one krócej siedzą tam, tym będą gorzej to przechodziły. Roślina, która jest w inspekcie już tydzień, a roślina, która jest w inspekcie jeden dzień, będzie znosiła zimną temperaturę inaczej, wiadomo, bo już będzie przyzwyczajona. Także spokojnie, jeżeli będzie już tydzień na przykład w inspekcie taka roślina, to ja myślę, że no jeżeli na zewnątrz będzie nawet minus 4, minus 5, tak to ja mam słuchajcie, całą zimę siewki rukoli na zagonach w warzywniku i przyszły mrozy było, tak jak mówię, minus 10, ona była przy minus 10-stopniowych mrozach na zewnątrz, tak, i ona po prostu nie rosła, ona stała, tak, ta rukola, ona taka, ona była na tyle mała, że ja ich nie mogłam jeszcze je zbierać do sałatki, no, tam nic nie było właściwie jeszcze, tak, takiego do zbioru, no, parę centymetrów miała, ale przeżyła. I teraz, jak idzie już teraz, bo w Anglii jest naprawdę wiosennie, ona teraz zapewne wystrzeli jak zwariowana, tak, żeby miała dużo, dużo rukoli, ale te wszystkie rośliny, które Kasia tutaj wymieniła, sałaty, rukola, jarmuż, werbena, moim zdaniem przymrozki to spokojnie. I nawet taka temperatura zero i troszeczkę poniżej zera. Zawsze jeszcze można dołożyć
jeżeli będą naprawdę jakieś problematyczne temperatury, słuchajcie, zawsze jeszcze możecie dołożyć pierzynkę z agrowłókniny. Agrowłóknina to jest dobra rzecz na wiosnę. Trzymajcie zawsze gotową agrowłókninę do działania, bo może być powiedzą, a nagle idzie jakiś masakryczny mróz, wychodzicie na zewnątrz, jeszcze przykrywacie to, co macie w szklarni, nie ogrzewanej czy w inspekcie. Tak jest, tak, jak nawet w szklarni. Ja tak mam przykryte teraz na noc. Magdalena pyta, czy rzeczywiście warto przycinać wybiegnięte siewki cebuli? Wiele osób tak doradza. Żeby, rozumiem, żeby ta cebula była większa, tak? Nie, wybiegnięte to znaczy, że przyciąć, żeby one były mniejsze, żeby się nie pokładały. Ale warto, żeby, ze względu na to, żeby ona, ta cebulka była większa, potem lepiej rosła, czy warto z jakiego powodu? Nie, żeby, jak rozumiem, żeby ratować wybiegnięte siewki cebuli. Żeby w ten sposób zatrzymać to rachityczne ten, no można. No. Ja myślę, że im nic nie będzie. Można spokojnie. Najważniejsze, żeby one miały tą zieleninę, która będzie fotosyntezować, ale może tak troszeczkę tylko. Znaczy, ja tam się nie chrzanię z takimi rzeczami. Nie ma potrzeby przycinania. Tak uczciwie, może tak powiedzmy. Czasami trzeba pozwolić, słuchajcie, tej naturze być trochę rozczochranej, trochę takiej dzikiej, niekontrolowanej. I to jest wszystko okej. Okay. Czas na poziomki? No tak, tak, najwyższy czas. Teraz siejmy poziomki. Jeśli nie zrobiliśmy tego w styczniu, to teraz koniecznie siejmy poziomki. One też lubią chłody. To Katarzyna w podcaście chyba o tym mówiłaś, o tych poziomkach. Już nie pamiętam, tak, wydaje mi się, że w ostatnim odcinku podcastu mówiłaś o poziomkach. Tak, teraz trzeba siać, to jeszcze w tym roku będziecie mieć swoje zbiory. Siejcie z dziećmi, niech dzieci potem zbierają te małe owocki i niech smakują tego leśnego smaku. Magdalena, w swoim ogródku warzywnym rośnie posiany jesienią jako poplon, pszenżyto. Posiany był bardzo późno, ma zamiar przekopać go dopiero wiosną. Chciałaby założyć także wiosną rabaty no dig. Co ma zrobić z tym pszenżytem? Czyli no tak naprawdę mamy poplon o zimy. Poplon, który przetrwa zimę, bo pszenżyto taki jest, że przetrwa tak jak owies tę zimę, jest zielone i co z tym zrobić teraz, żeby zastosować metodę no dig, czyli bez kopania. Czy to jest roślina jednoroczna, nie u nas? Pszenżyto? Tak. Tak. Czyli jeżeli przytniemy ją nad ziemią, zanim ona zakwitnie i zanim nie wytworzy nasion, to ona już nie odbije od tych korzeni przecież, prawda? Dobrze mówię? Tak sądzę. No to wtedy trzeba po prostu, jeżeli Magdalena w ogóle zakłada nową rabatę non-dig, to jeżeli ta ziemia nigdy nie była kopana, jest w ciężkim stanie, to warto za pierwszym razem ją troszkę napowietrzyć, ale też nie przekopywać tej rabaty, tego zagonu, tylko wziąć widły, wbić, pociągnąć do siebie i tak ponownie zrobić, żeby po prostu tą ziemię nawietrzyć. Napowietrzyć. A to całe pszenżyto przyciąć nad samą ziemią. Nie wiem, jak ono jest duże, to też jest bardzo ważne, jak to tam ci wyrosło, to pszenżyto teraz. Ja bym to po prostu przycięła nad ziemią, jak najwcześniej już teraz właściwie, nie? Niech to sobie leży i gnije. Mhm. Ja bym tego w ogóle nie przekopywała, bo nie można zacząć ogrodu non-dig od przekopywania, no bo to jest tak, jakby zacząć życie od śmierci. Wow, no. wow, to bardzo ciekawe porównanie, ja muszę baner zmienić, bo to jest teraz odpowiedzi na wasze pytania. Kasia pyta, planuję żywopłot bukowy, kiedy startować z sadzeniem roślin z gołym korzeniem? Jak tylko ziemia pozwoli, natychmiast, jak tylko ziemia pozwoli. Jak tylko ziemia rozmarznie, to już można ruszyć. I drugie, kalarepa i fenku, czy to jest kwadra owocu? Ja właśnie o takich tematach myślę, jak nie śpię w nocy, ale cały czas mi to pasuje bardziej do korzenia. To jest kwadra korzenia i kalarepa i fenku, chociaż słuchajcie, Janek, wczoraj wysiewałem fenku w kwadrze kwiatu i owocu. A no to i dlatego, koniec, już nie będziesz miał. Ale nie, to dlatego, że z Katarzyną, tak jak rozmawiałem, ja po prostu fenku w tym roku, prócz tych takich anyszkowych bulw, będę chciał jako roślinę ozdobną na rabatę posadzić, bo ona rzeczywiście jest piękna i będzie, mam nadzieję, się dobrze prezentowała, dlatego wsiąłem w kwadrze
kwiatu. Katarzyna pyta... A ten żywopłot, może dopowiemy jedną rzecz, że ten żywopłot, dlaczego mówimy, że jak tylko się da najszybciej, a przed chwileczką mówiliśmy, żeby ścisem się nie spieszyć, nie? Mhm. Dlatego, bo żywopłot, który będziecie sadzić czy z buków, czy z grabów, czy z głogów, czy cokolwiek, jest odkrytym korzeniem, czyli nie masz w ogóle gleby dookoła korzenia. Bryły korzeniowej nie ma. To trzeba sadzić do końca kwietnia, potem nie da rady. A jeżeli przyjdzie naprawdę ciepła wiosna i te rośliny już będą miały liście w kwietniu, to też nie powinno się na dobrą sprawę sadzić. Także dlatego mówimy, że jak najszybciej, jak tylko ziemia da radę, tak? A z tymi ścisami się nie spieszcie, ale tutaj musicie się spieszyć, bo cisy będą albo z bryłą korzeniową, albo w donicy. Katarzyna wysiała już arbuza z tego, co widzę, i pyta, czy można wyciągniętego arbuza zasypać ziemią po liścienie. Po co Katarzyno wysiewałaś arbuza tak wcześniej? To znaczy można go posadzić głębiej potem, jak będziecie ewentualnie go sadzić na miejsce stałe już, tak naprawdę w drugiej połowie maja powinno się sadzić, bo to wtedy, kiedy już naprawdę przymrozków może nie być, a według naszego magicznego kalendarza, ja tutaj patrzę na moich półkach, słuchajcie, on naprawdę jest mądry, ten kalendarz, on często się zgadzają te prognozy pogody, tutaj według tego kalendarza napisane jest, że w maju przymrozki mogą być pomiędzy 22 a 26 maja jeszcze, także wiecie, naprawdę z tym wysadzaniem roślin takich do gruntu, takich jak fasole parowe, właśnie melony, to naprawdę daje, to raczej pod koniec maja niż tak po tej zmianie. No myślę, że tego czasu może bus nie dojść generalnie, bo może się zaczynać, także może to... Katarzyno, coś mi przeszkadza u siebie, coś mi przerywa twoje łącze, tak mi się wydaje, internetowe. Anglicy, poprawcie się, niech tam dmucha bardziej na południowy wschód, niech te łącza idą szybciej. Katarzyna chciała powiedzieć, że te ciepłolubne, przynajmniej tak z tego, co się domyślam, że te ciepłolubne po prostu siejemy, sadzimy do gruntu, przesadzamy nawet nie po 15, a może po 25 dniu maja, bo tam mogą być także późne przymrozki. Pytanie angielskie. Czy istnieje ostra odmiana rzodkwi w Anglii? Rzodkwi? Nie wiem, czy rzodki, czy rzodkiewki. Rzodkiewki pewnie istnieją pełno odmian. Chciałem tylko powiedzieć, że te rzodkiewki, które są wczesną wiosną siane, bardzo wczesną wiosną, kiedy jest zimno, albo bardzo późną jesienią, kiedy jest zimno, to są mniej ostre. Te, które załapią trochę cieplejszych dni, to się też robią ostrzejsze. To też ma takie w rzodkiewkach. Ja ostatnio tak się składa, że sadziłam polskie odmiany rzodkiewki Galaxy, jest bardzo smaczna, zresztą teraz właśnie plonuje i jest świetna w szklarni, a z angielskich, to znaczy z nasion kupowanych w Anglii, to jedna z najbardziej popularnych odmian, która moim zdaniem jest ostra, to jest French breakfast, tak? Czyli francuskie śniadanie, więc polecam tą odmianę. Ona jest taka długa bardziej. French breakfast! Długa i zielona jak żaba. No nie zielona, czerwona. Agata zajrzała dziś do swoich skrzynek na warzywa, a bornik, który dała jesienią, kompletnie się nie przerobił, jest od groma słomy, co zasuchy, robić. Zasuchy trzeba nawadniać porządnie, trzeba teraz go wyjąć i albo podlać i przemieszać. No, ale najlepiej, najbardziej odpowiednio byłoby to zrobić tak, żeby mieć coś innego, na przykład zrobić taki walec z siatki, taka siatka leśna, albo siatka heksagonalna do kurnika, do wybiegu kur, zrobić taki walec o średnicy, powiedzmy, nie wiem, no teraz ma jakieś 60 do 90 centymetrów i przerzucić ten obornik do tej siatki i przerzucając go cały czas podlewać, tak, żeby on był cały mokry, przerzucić do tej siatki, poczekać, przykryć, tak, i potem przerzucić z powrotem na zagony i też podlewając, tak? W ten sposób można osiągnąć z takiego suchego cuda coś, z czym można będzie faktycznie coś potem robić. W ten sposób robią najsłynniejsi mikrobiolodzy od gleby bardzo dobry kompost, tak? Także to jest możliwe, ale szczególnie, że to jest obornik, tak? Także on się w końcu rozłoży, bo tam są jakieś mikroorganizmy. Ale wody potrzebuje. Wody. Wody. Wiktoria pyta, jak powinny wyglądać chryzantemy małokwiatowe po zimie? Bo i są brązowe i wyglądały jakby zmarzły. Jeżeli są brązowe, to może, znaczy ta część brązowa na pewno zmarzły, ale one odbijają od korzenia, więc trzeba spróbować po prostu przyciąć nad samą ziemią jak inne byliny i może przeżyły, jeżeli były w zacisznym miejscu w ogrodzie.
Jestem ciekawa, jak moje przeżyły, czy nie przeżyły. Przeżyłeś. Olga, trzeba wierzyć. Olga pyta o ziemię. Słuchaj, i to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że w ostatnim odcinku podcastu, że te błędy, jak nie popełnić błędów, zaczyna się od gleby, od ziemi, od podłoży, w którym wysiewamy, w którym potem będziemy pikować rozsady, bo jej dopiero szóste zakupione podłoże okazało się być w porządku. Pozostałe przemrożone, pleśniejące, śmierdzące. Czy podłoże tego typu można jakoś zrecyklingować, zużyć na balkonie? O, na balkonie, czy można to zużyć? Nie wiem. Czy takie słabe, kiepskie podłoże, przemrożone, pleśniejące, śmierdzące, ja bym nie recyklingował, bo znaczy nie używałbym go chyba już do sadzonek. Do sadzonek nie, ale do ogrodu spokojnie, bo wiecie, no pleśniejące, no to są grzyby, no grzyby są tam dlatego, bo po prostu rozkładają tą materię organiczną, która jest, to wiecie, to, że śmierdzące i pleśniejące, to nie jest tak strasznie źle, to o wiele lepsze jest to podłoże, niż to już większość warzyw, które sprzedają w supermarketach uprawianych to, tradycyjnie, także trzeba troszeczkę samemu ocenić, jak bardzo kiepska jest sytuacja, ale na pewno w związku z tym, że tam w takim po prostu podłożu, gdzie jest tyle życia i tyle grzybów, tak, no to może nasion ani malutkich siewek bym tam nie pakowała, albo ani sadzonek, bo może to być aż za dużo życia dla takich maluszków, tak? Ale to tylko, i dlatego mówię, może najwyżej do jakichś większych roślin, może to trzeba przesuszyć, troszeczkę otworzyć, niech to pooddycha, niech to wyschnie. Na pewno w ogrodzie bym to gdzieś tam rzuciła na zagony, to nie ma problemu. I może do jakiejś donicy, jak będziesz robiła na przykład taką donicę z dużych kwiatów, z dużych sadzonek, nie? Tam z dwóch litrowych, żeby one już były podrośnięte, to wtedy jak najbardziej. Pytanie takie, gdzie najlepiej kupować nasiona, jaki sklep polecają Państwo? Nie polecimy żadnego sklepu, my możemy powiedzieć o producentach nasion, po prostu polskich producentów najpierw kupujcie, bo są naprawdę dobrzy, mamy dobrych producentów, dobre, kwalifikowane nasiona i po prostu kupowanie, a wskazanie sklepu, ja kupuję gdzie popadnę, gdzie ja wpadnę, gdzie mi wpadną w oczy dobre jak wam odmiany. Się podoba, dokładnie, co wam się podoba, słuchajcie, to kupujcie. Krzysztof, też pytanie z UK, pyta, czy rzodkiewka, sałata, rukola, kapusta pekińska to dobry przedplon dla pomidorów i papryki, ale to pytanie to nie tylko do UK, to także do Polski jest dobre. Tak. Mówiłam, że zasnę dzisiaj, tak. Ja mam teraz to, teraz jeżeli to wysiejecie, to chodzi, bo rozumiem, że to będzie w naszej szklarni, nie? O to będzie w szklarni, tak? Taki przedplon, rozumiem. No dla pomidorów i papryki raczej tak, sądzę. No jak najbardziej. I to już można wysiewać, już można było wysiewać, jeżeli chodzi o UK, to już można było wysiewać w lutym, nie? Kiedyś ja ci uprawiać rukiew wodną? Rukiew wodną można teraz wysiewać, swoją wysiałam właśnie teraz, jak były te dni liściowe, ale spokojnie możesz, Anna, wysiać jeszcze w dniach korzeniowych, wysiej w dniach korzeniowych teraz, to jest dobry okres, bo to będzie przełom lutego i marca, teraz to już tak naprawdę przyrośnie, bo to nie jest roślina, która się boi też chłodu, więc spokojnie jak rukiew ci wykiełkuje i przepikujesz ją, możesz spokojnie ją mieć w zimnym, nieogrzewanej szklarni. Nie ma problemu. I ta sama odpowiedź jest dla Agaty, to znaczy jeśli nie wysiałaś kapusty wczesnej i sałatę i chcesz mieć wcześniejsze plony, to oczywiście kwadra liścia jest najlepsza, ale kwadra korzenia, która rozpoczyna się 28 lutego, jest także bardzo dobra do wysiewu wszelkich roślin, bo kwadra korzenia jest dobra do wysiewu wszelkich roślin. Więc jeśli się spóźniliście z wysiewami tymi lutowymi, to możecie śmiało nadrobić te wysiewy od 28 lutego, patrzę, aż do 5 marca jest okres, ta kwadra korzeni i wtedy można wszystko wysiewać to, z czym spóźniliście się wcześniej. Ja 5 Monika, marca lecę do Polski. No to posiejesz i przylecisz. No wiem. Monika napisała, że jej sałata jest już w szklarence ocieplonej na balkonie i rano dorzuciła tam kapustę, czeka tylko aż przez noc lepiej wyjdzie stożkowa.
nigdy nie trzymam tych roślin w domu. I słusznie. Przepraszam, i słusznie. Barbara, zazdrości tobie tych jarmużów i brukselki, bo u niej wszystko sarny zjadły. U mnie zgorzałem, to sarny zjadły wszystko w warzywniku już latem. A tutaj nie ma sarn, tak? Znaczy są, ale nie podchodzą tak blisko, się boją chyba naszych wściekłych kotów. A swoją drogą, kiedy otwierasz ogród? Myślę, że zgorzałem, w maju. Kiedy będzie można oglądać? Myślę, że w maju. W ogóle wiecie co, ten rok będzie taki fascynujący, jak tylko przyleci, że go wpuszczą do Polski w tych strasznie zwariowanych czasach, to będzie się działo tej wiosny aż strach. Od maja. Mm-hmm. Od maja. Będzie się działo. Ewelina pyta, czy ziemię do kiełkowania, która była przechowywana na świeżym powietrzu i upadły do niej nasionka, która mi karmiła ptaszki, włożyć do piekarnika, by ją upiec i zniszczyć nieproszonych gości, czy tego nie robić. Nie wiem, czym karmiłaś ptaszki, ale to raczej takie roślinki, które duże wystartują, takie grubsze łodygi, bo to będzie pewnie słonecznik jakieś tam zboża, więc to będą grubsze. Może nie trzeba do tego piekarnika wrzucać, jeżeli to są tylko nasionka, którymi karmione były ptaszki, bo one jak wzejdą, to łatwo je rozpoznać i łatwo je usunąć po prostu. Nie, a ona tam nie gąszczu. Ale ona tam na tym świeżym powietrzu nie przeschła, nie zrobiła się jakaś taka... Podlewałaś tą ziemię? A może była przykryta... A, nie była przykryta, skoro ten... Śniegiem była przykryta pewnie. Może Ewelina karmi ptaki słoniną, no to słonina wyrośnie. Nie. Ja bym po prostu nie wrzucał do piekarnika. Renata pyta... Do mikrofalówki. Do jakiej ziemi, Renata pyta, do jakiej ziemi najlepiej pikować siewki i od jakiego momentu je nawozić? Najlepiej pikować siewki, najlepiej pikować siewki do podłoża, które jest lekkie, nie jest na tyle mokre, że jak ściśniemy, to nam woda będzie wychodzić pomiędzy palcami i też nie jest suche, tak? To jest bardzo ważne. Najlepiej pikować siewki do ziemi, do podłoża bez torfowego, które możecie kupić w Polsce, tak? Ale to też musi mieć przy okazji te wszystkie swoje zalety, że nie było przechowywane w jakichś złych warunkach, tak samo jak normalne podłoże, które kupujecie tradycyjne. A jeżeli chodzi o nawożenie, to w ogóle się nie przejmujcie nawożeniem niczego, jeżeli chodzi o wysiewy i pikowanie, ponieważ każde podłoże, które używacie, bo większość z Was będzie używało podłoża kupnego, czy to będzie podłoże beztorfowe, czy torfowe, one będą miały w sobie jakieś składniki pokarmowe. A po drugie, tak naprawdę na etapie kiełkowania i później wzrostu do momentu wysadzania do ogrodu, te rośliny nie będą od Was wymagały nawożenia. To dopiero zacznie się później, kiedy one zaczną budować tą swoją część zieloną nad ziemią, a potem kwiaty i owoce. Także w ogóle się nie martw nawożeniem. Mm-hmm. Anna, o fizyce teraz do Ciebie pytanie. Pytanie z zakresu fizyki. Jak zachować niską temperaturę w miejscu, gdzie stoją roślinki, skoro mamy je postawić na najbardziej nasłonecznionym miejscu? Tam jest tak gorąco. Tak, ale tam jest gorąco podczas dnia, a w nocy nie jest gorąco. Wtedy jest zachowana. To samo jest przecież w szklarni, prawda? W szklarni. Mhm. Też jest bardzo gorąco. Może być nawet cieplej niż w mieszkaniu na parapecie. Także o to chodzi, żeby one nie były cały czas w 20 iluś stopniach. Tak? One mogą się nagrzać. Wiecie, naturalne słońce to jest zawsze inaczej. Ono schodzi, znaczy wychodzi za chmury, to jest co innego, to jest okej. Okay. Takie coś jest okej. Okay. Nie martwcie się tym. Mm-hmm. Kiedy można ciąć winorośl, pyta Jolanta? W lutym to było? Jak nie będzie mroźnych dni, czyli już teraz, prawda? Bo już nie w najbliższych dniach. W najbliższych dniach. Ale, najlepsze czas na cięcie to jest, o ile dobrze pamiętam, czas uprawy, więc jeżeli Jolanta Od 7 marca. Tak, ale to już później nie, bo chyba to trzeba dosyć wcześnie, prawda, robić. Mhm. Teraz, wszystko się teraz będzie działo, nie ma mrozu, wiosna przychodzi, teraz wszystko się dzieje. Szaleństwo będzie ogrodowe. W najbliższy czwartek będzie taki odcinek jeszcze lutowy, ale już będziemy mówić marzec w ogrodzie ekologicznym, bo po prostu będzie się tyle działo w marcu, że trzeba zapowiedzieć to jeszcze w ostatni czwartek lutego, żebyście wiedzieli, ile prac ciężkich
i przyjemnych i fantastycznych będzie Was czekało. Jak to jest z tym bobem i kapustą? Jak posadzić kapustę po bobie, skoro ten bób tam jeszcze jest? To chodzi o tę, wiesz, zmianę, o ten płodozmian. To znaczy, że najpierw siejemy bardzo wczesny bób. Mam nadzieję, że już wysieliście pierwszą partię bobu do multidoniczek, którą posadzicie na zagonie, jak tylko ziemia troszeczkę obecnie pozwoli wejść po prostu na ten zagon, więc być może to będzie... już na zagony można sadzić. No właśnie, a u mnie jeszcze na zagonach leży gruba warstwa śniegu, pomimo że słońce praży, ale jeszcze gruba warstwa śniegu. Myślę, że u ciebie wzgorzałem tak, że leży jeszcze gruba warstwa śniegu, więc na razie ja bobu nie posadzę, posadziłem w mąki doniczkach, więc będę miał troszeczkę wcześniej. I ten bób potem, mówimy, wytwarza te korzonki, a na nich brodaweczki, w których jest azot i jak zetniemy ten bób, to możemy posadzić wtedy kapustę po bobie. Kapusta skorzysta z tego azotu zawartego w brodawkach. Musicie tak to wszystko sobie zaplanować, żeby ta kapusta akurat w tym czasie była wystarczającą dużą sadzonką, żeby w tym czasie ją posadzić po bobie, bo kapusty akurat to są takie stworzenia, że są i wczesne, i późne, i średnio późne, i takie, i siakie, możecie sobie spokojnie dopasować. A jeżeli już teraz macie problem z tym i już macie sadzonki i się martwicie, to pamiętajcie, że kapusta rośnie o wiele dłużej niż bób, tak? To potrzebuje więcej czasu i tak naprawdę można ją dosyć długo utrzymywać, przesadzając ją do większych doniczek. Tak, a poza tym pamiętajcie, że tak jak powiedziała Katarzyna, są późne kapusty, ale też jest brukselka, którą na pewno będziecie sadzić do gruntu po tych najwcześniejszych bobach. Jarmuże to też kapustne, które będziecie mogli sadzić po tych bobach, a które też potrzebują sporo azotu, bo mają piękne, wspaniałe liście. I kompostownik, kolejne pytanie od Łukasza. Gdzie najlepiej umiejscowić na działce kompostownik? Czy może być w zupełnym cieniu i na ile może to przeszkadzać sąsiadom, na przykład zapach? Zapach absolutnie nie. To znaczy zapach jakikolwiek, jeżeli się unosi z kompostownika, to jest jak dodajecie dużo roślin kapustnych. To wtedy po prostu jest taki zielonych, zapach kapusty. Takiego azotu. Tak. Nie, po prostu kapuchą pachnie, kapuchą, kapuchą. Także to może być jedyny problem, ta rozkładająca się kapusta, żeby jakikolwiek zapach, tam nie ma zapachu jakiegoś smrodu, tak? To akurat nie jest problem. Jeżeli chodzi o umiejscowienie, jeżeli umiejscowicie swój kompostownik w zupełnym cieniu, to będzie tam dosyć zimno. A prawda jest taka, że mikroorganizmy w kompostowniku będą pracowały szybciej i lepiej i będą wam i szybciej rozkładały kompost w cieplejszym niestety. To jest tak troszeczkę, że im cieplej, tym mikroorganizmy szybciej biegają i działają, tak? Także najlepiej by było, żeby kompostownik był w ciepłym miejscu, zacisznym, ale na przykład osłonięte od wiatru, dlatego żeby na przykład ten wiatr nie wysuszał kompostownika i też w nietotalnym patelni, tak? Bo znowu słońce może wysuszać, jeżeli będziemy go kontrolować, podlewać i tak dalej, to nie ma sprawy. Ale lepiej, żeby to było ciepłe miejsce niż całkowity cień. W całkowitym cieniu czasami robią kompostowniki, ale tam to się rozkłada o wiele, wiele dłużej. I w wygodnym, żeby ci było wygodnie dojeżdżać tam taczką. O, i to jest podstawa. Najważniejsze, żeby to nie było za daleko. I też nie na żadnym betonie, tak? Nie na żadnym nawierzchni takiej nienaturalnej. To musi być na normalnej ziemi, dlatego, bo to, co jest w kompoście, w kompostowniku będzie rozmawiało z tym, co jest w glebie u ciebie. Te marchewki krótkie, te paryskie, nie? Czy zdążą zrobić miejsce pomidorom? Tak. Zdążą. Spokojnie. Spokojnie zdążą zrobić. Ewa pyta, czy pod brzoskwinią, która pięknie owocuje od lat, to jest ważne, zamiast trawy może posiać macierzankę lub coś kwitnącego zamiast trawy, która nie jest piękna? No pewnie, że tak. Myślę, że tak, jak najbardziej. Jakieś można, nawet jakieś kwiatki takie dzikie, nie? No tak, tu łąkę kwietną. Macierzanka lubi takie piaskowe mocno. Nie wiem, jaką ma ziemię. Ja akurat Ewa na swojej działce, ale macierzanka, no nawet nazwę ma macierzanka piaskowa, więc ona lubi rzeczywiście takie bardzo, bardzo przepuszczalne grunty i będzie dobrze rosła. Cokolwiek tam można zrobić. I tu pytanie kolejne Jolanty. Czy można od razu po pikowaniu w domu wyrzucić do nieogrzewanej szklarni takie młode siewki kapusty, sałat i jarmużu bez żadnego hartowania? To znaczy ja swoich jeszcze nawet nie pikowałam, a już wyniosłam
i mamy w nocy jakieś powiedzmy 2 stopnie, 1 stopień i jest okej. Okay. Tylko tak jak mówię, na początku ja wstawiłam do tej mojej, ja mam taką gablotkę muzealną, odziedziczyłam i jeszcze w tej szklarni nieogrzewanej mam tą gablotkę i jeszcze do tej gablotki wkładam, tak, że one mają, jeszcze mają takie, taką ochronę, tak. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to możecie po prostu na te pierwsze dni położyć agrowłókninę w nocy, bo w dzień na pewno będzie wystarczająco ciepło, ale w nocy agrowłókninę białą, taką wiosenną na to rozłożyć, leciutko, ona jest leciutka, więc nic się nie dzieje, ale słuchajcie, nie kierujcie się tym pikowaniem. Czasami warto wynieść siewki zanim, ja swoje wszystkie już wyniosłam, a pikowania to jeszcze nie widzę, nawet nie wiem, czy to ja będę pikowała, czy ktoś zamiast mnie, bo ja pewnie będę w Polsce w tym czasie. Także słuchajcie, nie kierujcie się tym, że musicie czekać do pikowania. Jeżeli teraz jest temperatura dodatnia, jeżeli macie taką możliwość, czyli macie jakąkolwiek na zewnątrz oszkloną, czy oplastikowioną, czy szklarnię, czy jakiś namiocik, czy cokolwiek, to wynoście już te siewki, jak one będą miały liście, tak wyjdą na tyle, żeby będą miały liście. Ja jeszcze żadnej roślinki w tym roku nie przypikowałem, a wszystkie stoją w szklarni, czekają, z tym, że na noc przykrywam ją agrowłókniną, to co jako dodatkową ochronę, a w dzień naprawdę, tak jak mówię, ten taka dźwignia hydrauliczna pod wpływem temperatury już mi otwiera okienko, co znaczy, że temperatura w szklarni w środku jest bardzo duża. Ale namieszaliśmy z tym brokułem gałązkowym, przynajmniej w Irlandii niespecjalnie zrozumieli nasz podcast, pozdrawiamy Dag. W podcaście mówiliśmy, że można je siać w kwietniu do zbioru na kolejny rok, tak? W kwietniu, w maju do zbiorów od lutego do kwietnia, a ja już wysiałem teraz do zbioru na wrzesień, listopad. Nie. Słuchajcie, robimy wysiewy, może, ja nie wiem, może coś tam chlapnęliśmy nie tak jak nie, trzeba, ale nie, to wtedy ja trzeba poprawić. Ja już wytłumaczę, Katarzyno. Mówiliśmy o tym, że są różne odmiany brokuła gałązkowego i ten, który można kupić w Polsce, ten, który mówiliśmy, tam chyba był Early na początku, prawda? Early Purple. Ten Early, który można kupić w Polsce, to wysiewa się, można wysiewać właśnie już w lutym, bądź na przełomie lutego i marca i liczyć na to, że zbiory będą październik, listopad. A też mówiliśmy o odmianach brokułu gałązkowego, który można kupić w Wielkiej Brytanii, który ja też mam, sprowadziłem, które będę wysiewał w kwietniu, maju do zbioru w kolejnym roku. Tak, w poprzednim live'ie wymienialiśmy, na początku poprzedniego live'a przed tygodniem mówiliśmy o tych brokułach, chyba troszeczkę, kilka słów dodaliśmy po podcaście dotyczącym brokułów. Odsyłam do podcastu, gdzie mówimy o brokule kalabryjskim i brokule gałązkowym, tak? I potem w live'ie dopowiadamy na temat tej polskiej, znaczy polskiej odmiany, może złe słowo, odmiany, którą można kupić w Polsce, więc tej Early Purple. Dokładnie. Dalej idziemy. Wiesia pyta, co robi z kłączami piwonii, które zamówiła i mają być pod koniec marca? Sadzić do doniczek czy do ziemi? Piwonia chińska oczywiście. Pod koniec marca mają być. Może to ziemi. Wiesz, teraz już w wielu sklepach można kupić dalie. No to wiele kwiatków. Ja ostatnio wpadłem do jakiegoś hipermarketu i już na takim stoisku, na takim stoku było pełno torebek foliowych z korzonkami różnych roślin ozdobnych. No i to się kupuje w tej chwili, ale przecież w tej chwili się tego nie sadzi. Pytanie jest to tak, znaczy naprawdę, teraz, posadzić do doniczek, czy jeszcze zaczekać? To znaczy ja myślę, że posadzić do doniczek teraz, gdybyście kupowali teraz, dlatego, bo tak jak mówisz, nie można tego jeszcze wysiać do ogrodu. Ale jeżeli będzie to pod koniec marca, tak jak Wiesia pisze, no to ja myślę, że pod koniec marca, na początku kwietnia już będzie można, już będzie na tyle gleba, bo to chodzi o glebę, tak? Bo akurat piwonia to nie jest roślina, która jest wrażliwa na mrozy. Dlatego spokojnie możesz ją posadzić, tylko to zależy od tego, czy ta ziemia pozwoli, czy nie będzie za mokra, za ciężka po roztopach. Tak? Ona musi się nadawać do uprawy. A w marcu powinna już do końca marca teoretycznie powinno być okej. Zobacz, jak tutaj u nas na Kaszubach sobie radzą. Beata w Stężycy ma dużo śniegu, a folii bardzo sucho,
więc z łopatą do śniegu nawrzucała śnieg do folii, żeby nawilżyć. I proszę bardzo, śnieg. Tak. Śnieg nawilżył, a kolejne, zobacz, pozdrowienia z Gołbia. No naprawdę, jeszcze jedno pozdrowienia. Słuchaj, no po prostu to, cudownie. Sami znajomi. Ja też pozdrawiam serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie was. Mam nadzieję, że może się spotkamy w sklepiku niedługo. No, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, a wszystkich, bo wiecie, ten rok był trudny, o to takie społeczne będzie nasze pomorskie Katarzyno Kaszubskie, że tak powiem, misja nasza. Słuchajcie, wpadajcie na Kaszuby, tutaj jest tak cudownie, jeziora, góry, lasy, bory, naprawdę. Rok był trudny i będzie pewnie trudny turystycznie. Przyjeżdżajcie do Gołubia, do Stężycy, do Kartuz, Kościerzyny, Wdzycki Szewskich. Naprawdę fantastyczne miejsca mamy. Zapraszamy, a przy okazji oczywiście odwiedźcie ogród Katarzyny. Ja chcę powiedzieć, że na Kaszubach też jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która jest świetna, i to są ludzie. Na Kaszubach jest, wiadomo, wszędzie na świecie jest ciężko, wszędzie na świecie są smutki, ale na Kaszubach ludzie są radośni i wydaje mi się, że są zawsze tacy bardzo przyjaźni, i ja wiem, że jak myślę to o nich, to zawsze mi się buzia uśmiecha, także to akurat też jest bardzo ważna rzecz i dlatego jest, po prostu wydaje mi się, że to jest świetne miejsce na spędzenie wakacji, dlatego, bo właśnie nie tylko jest pięknie, ale jest bardzo przyjaźnie. Tak, a jak już odwiedzicie Kaszuby, to pamiętajcie, że na Podlasie się warto wybrać. To tak też musiałbym powiedzieć, bo ja po prostu też kocham tamten rejon Polski. Elżbieta pyta, dlaczego zakupione mieczyki w pierwszym roku kwitną na kolorowo, a w następne lata już tylko na białe i miejsca zmiana miejsca nic nie dała? Ciekawostka. Musiały się jakoś, że tak powiem, to takie troszkę jak jest z tulipanami, wiecie, to tulipany też rok po roku nie powtarza, nawet jeżeli by kwitły rok po roku, to nie będą powtarzały często swoich cech. A szczególnie te tulipany, które są jak najbardziej skrzyżowane, bo takie najbardziej wyfikane tulipany z jakimiś płatkami pofałdowanymi, z jakimiś dwukolorowe, czy nie wiadomo co, jakieś takie super ekstra, no to one są bardzo tak skomplikowanie ze sobą skrzyżowane przez Holendrów, tak? No wiadomo, przez Holendrów, jeżeli chodzi o tulipany, i te potem tracą te swoje cechy, i to możliwie się stało z jakimiś tymi mieczykami, może to były jakieś wyfikane mieczyki i jakaś odmiana taka o takich kwiatach naprawdę wyszukanych, ale były tak mocno zhybrydyzowane, tak? Bo to jest, na tym polega hodowla roślin. Nie hodujemy roślin na parapecie, tylko na parapecie uprawiamy rośliny, a hodujemy to znaczy właśnie, że ze sobą krzyżujemy te rośliny, aby uzyskać jakiegoś nowego potomka, i tego się robi coraz więcej, i możliwe jest, że jakieś właśnie odmiany mieczyków wyszukane już potem nie powtórzyły swoich cech. Szkoda, bo mieczyki zazwyczaj powtarzały. Zośka Samośka pyta o werbenę patagońską. Jej miesięczne siewki są bardzo maleńkie, prawie niewidoczne na tle perlitu. Czy tak powinny wyglądać siewki tej rośliny? Tak, pewnie tak. Pewnie tak powinny wyglądać, bo werbena patagońska, tak, jak widzę, tak, długo u ciebie, Zośka, startowała, ale tak, ona potrafi albo bardzo szybko, albo bardzo długo. To zależy, jak się trafi. Tak, malutkie są. A możemy na górę od tego pytania o jedno? Tak, tak. Co z perzem? No, co z perzem? No, z perzem to jest to, że tak jak mówię, jeżeli zaczynamy przygodę z non-dig, to dobrze by było te zagony czy rabaty, które przeznaczycie na non-dig, na początku oczyścić, ale nie musicie tego robić przekopywaniem, wręcz odwrotnie, bo jeżeli będziecie przekopywać szpadlem pesz, to sobie go rozmnożycie, tak? No bo on, te korzenie się łamią, kroją bardzo łatwo. Także po prostu takie zagony trzeba najpierw widłami ogrodowymi tą ziemię podważyć, te kłącza takie białe tego perzu wyciągnąć, one wtedy o wiele lepiej wychodzą, starać się robić to w czasie, kiedy nie ma, tej ziemia nie jest zbyt mokra, tak, bo wtedy ciężej ten perz się stamtąd wyjmuje, i potem na taką oczyszczoną glebę za pierwszym razem warto położyć grubą karton, może nawet dwa poziomy kartonu, tak, i na to dopiero położyć ściółkę, w której potem będziecie sadzić, która będzie waszym takim początkiem do non-dig, tak? Bo non-dig, Adrianna, polega na tym, że ściółkujemy, tak? To nie jest tak, że ta ziemia sobie leży,
goła i nic z nią nie robimy. Ściółkujemy albo jakimś kompostem, albo przekompostowanym obornikiem, przekompostowanymi zrębkami, jakąś materią organiczną, coś, co musi być przekompostowane, więc teoretycznie, fizycznie to wygląda wszystko tak samo jak brązowa gleba, albo pokrywamy to na przykład zielonym nawozem, tak, który potem ścinamy i też nie przekupowujemy, tylko zostawimy, żeby to się rozłożyło. Tak? Także i to jest wszędzie, każdy, szczerze mówiąc, zaczyna od tego, że ma rabaty najpierw, czy zagony zaperzone, albo jakieś jeszcze gorsze mogą być nawet chwasty, bo pesz to jest akurat bardzo taki chwast jeszcze nie najgorszy, gorzej jest na przykład z podagrycznikiem, prawda? Ja u siebie mam taką sytuację z perzem i teraz właśnie tak zrobiłam, że go wykopałam przy zakopywaniu, przy zakładaniu tych rabat, to znaczy podważyłam widłami, wyjęłam, położyłam karton na to 15 centymetrów kompostu i potem, słuchajcie, to bardzo, bardzo w kilku miejscach przechodził mi ten pesz, ale to dosłownie on wtedy jest taki łatwy, się go wyciąga i się go wyrzuca. Wtedy tego będzie bardzo, bardzo malutka, także to jest akurat, to nie jest akurat problem. Mm-hmm. Tutaj jest pytanie dotyczące problemów ze śniegiem, który zsuwa się z dachu. Taki ciężki, mokry śnieg zsuwa się z dachu, leci na zagon, na rabatę w zasadzie, która jest na lekkim spadku i gdzie są posadzone lawendy, tak? I leży gruba teraz warstwa, po prostu taka ubita i Joanna pyta, czy jest szansa, że coś z tych lawend będzie i gdy śnieg zniknie, to od razu obcinać te połamane gałązki, czy dopiero w kwietniu przyciąć najniżej, jak się da? A skąd wiesz, Joanna, że są połamane gałązki, skoro śnieg leży? Pewnie troszeczkę tam poturbowane są, ale nie oznacza to, że wszystkie gałązki są połamane i niekoniecznie trzeba będzie przycinać najniżej, jak się da. To znaczy trzeba przede wszystkim pamiętać tylko o tym, żeby nie przycinać od razu, tylko dopiero faktycznie w kwietniu, ponieważ jeżeli przytniemy te rośliny i zrobi się ciepło, no to one będą chciały wypuścić coraz więcej zielonych listków i te listki jeszcze mogą niestety, ale być troszkę przymarznięte, tak? Dlatego się przycina lawendę w kwietniu, dlatego poczekaj wtedy do, wiadomo jak ktoś tam się odłamie, no to weź to odłam do końca albo obetnij delikatnie do końca z osłym sekatorem, ale ogólnie nie ma sensu czekać, od razu tego robić, trzeba poczekać do kwietnia. A dobrze by było, gdybyś przycinała je pod koniec lata, tak jak my to zawsze robimy, bo wtedy one by były już o wiele mniejsze i bardziej takie zbite, prawda? A mogły się tak nie połamać. Ale śnieg z dachu jest po prostu straszny. Czy ziemia z lasu liściastego jest przydatna do kwiatów? Jest bardzo przydatna do kwiatów i tutaj polecimy nasz odcinek Poszukaj odcinka Ewo dotyczącego ziemi liściowej. Po prostu bardzo dobrej ziemi liściowej, którą można stosować do wielu, wielu roślin. Szukam pytań, bo oczywiście przeleciało mi, jak to ze mną bywa. Anna pyta, ma na działce skarpę od południa padającą 40 stopni w kierunku domu, to sporo, taki stok. Ma około 1,5 metra wysokości, lat próbujemy ją czymś okiełznać, przykryć, ale wszystko się osypuje oraz zarasta perzem. Jakie rośliny najlepiej sprawdzą się w tym układzie? Może trzeba by zrobić odcinek podcastu, Katarzyno, to takie obsadzanie. Łąka kwietna z zawartością trawy. Takie też tam zawartością, są. Tak. To z zawartością trawy albo łąka rozchodnikowa, bo są też takie łąki rozchodnikowe, jeśli to jest południowa, mhm, południowy stok i południowa skarpa, to wtedy naprawdę taka łąka rozchodnikowa, ja ją oglądałem u nas przy stadionie w Gdańsku. To się wysiewa czy wysadza? Wiesz co, to kupuje się taką mieszankę. Mecz na mecz. Mhm. Nie. Kupuje się taką mieszankę, wiesz, pociętych, posiekanych rozchodników. Taki, wiesz, posiekanych. To się jakoś miesza z tą ziemią, czy? Tak, no to co, posypujesz na wierzchu, gniatasz walcem, żeby ona była troszeczkę zagłębiona i jedziesz, no przecież co super. To jest za problem. Czego to ludzie nie wymyślą? No. Słuchaj, masz jakieś doświadczenie z uprawie pieczarek, bo może kompost pochodzący z uprawy pieczarek będziesz wiedziała, czy jest bezpieczny. Wiem tylko, że jest właśnie bardzo chemiczny, tylko z ekologicznej uprawy.
Naprawdę, to jest słynna sprawa, jeżeli chodzi o kompost z uprawy pieczarek, niestety. To jest chemia. Tutaj jest pytanie od Anny. Ma dylemat, bo jesienią wyłożyła w namiocie foliowym kompost i nakryła go kartonami. Teraz chce wysiewać i nie wie, czy ściągnąć te kartony, czy nasypać na kartony ziemię kompostową i na tym wysiewać. Ziemię kompostową, najpierw wysiała, czyli najpierw wysypała kompost, potem przykryła to kartonami na zimę. I teraz ściągnąć kartony, siać, czy nasypać na kartony znowu kompost i siać? To znaczy zupełnie musisz zrobić inaczej w przyszłym roku. Możesz położyć kartony, a na kartony kompost, tak? Czy tam coś, bo to nie ma sensu, bo ten kompost tak naprawdę trochę nie w tą stronę, rozumiesz? Trzeba do gór nogami następnym razem, jesienią zrobić. A teraz, jeżeli ta ziemia kompostowa to jest po prostu kompost, i chcesz podwyższyć swoją rabatę i dodać w tym miejscu, gdzie będziesz uprawiała rośliny w foliaku, żeby było więcej tam podłoża dobrego, to jak najbardziej możesz, bo te kartony i tak się rozłożą dosłownie w przeciągu tam powiedzmy kilku tygodni, tak? Bo to będzie przecież mokre i w ogóle, prawda? Ale jeżeli byś chciała w to siać, no to musisz no musisz mieć tego kompostu jakąś taką warstwę, żeby te korzonki tam miały gdzie się rozwinąć, tak? Zanim się rozłoży ten karton. Można zostawić, no bo żeby mniej roboty było, nie? Bogumiła pyta, czy podwyższone grządki muszą być na płaskiej ziemi, czy może być ze spadkiem? Oczywiście, że mogą być ze spadkiem, tylko to na tyle, żeby ona, ta ziemia się nie wysypywała, tak? Więc jeżeli ona jest na bardzo dużym, jeżeli jest na bardzo dużym spadku, no to trzeba będzie jakoś to zrobić tak, żeby z jednej strony było wyższe, z drugiej strony było niższe, czy jakoś tam, wiecie... Trzeba będzie to ogarnąć, tak? Można mieć minimalne nachylenie, ale im większe nachylenie, no to tym większy problem, ponieważ będzie woda spływała w jednym miejscu rabaty, będzie sucho, w jednym miejscu rabaty będzie mokro, a poza tym będzie wszystko inne też spadało z tej rabaty, ten kompost, którym będziecie ściółkować. Także w miarę rozsądku można, tak? A potem to trzeba już szukać tych poziomów. Co zrobić z hiacyntami, które przekwitły już w domu, takie hiacynty pędzone? No takie, to Małgorzata, zapraszam serdecznie na mojego vloga w tym tygodniu, bo dokładnie będę mówiła o tym, pokazywała, bo moje hiacynty już są wszystkie przekwitnięte. W Anglii, tak jak mówię, temperatury w nocy i w dzień są na plusie, więc nawet się nie zastanawiałam, od razu te hiacynty zostały, kwiatostany są przycięte do zera, bo kwiatostany nam są niepotrzebne, a rośliny po prostu posadziłam na rabaty w ogródku, będą kwitły w przyszłym roku. Ewa pisze, że ten brokuł gałązkowy nie przetrwał zimy w jej ogrodzie. No ja się nie dziwię, jak tyle śniegu, bo to od śniegu, on nie lubi mokrego, ten brokuł, nie? No to mówiliśmy, że i też w tym odcinku poświęconym brokułom kalabryjskim, ja się nauczyłem kalabryjskim i gałązkowym, mówiliśmy o tym, że można spróbować by było go uprawiać po pomidorach w szklarni, więc tak albo w można tunelu foliowym. Kombinować albo w tunelu foliowym po szklarni. Anna pyta, czy istnieje jakiś naturalny sposób na zlikwidowanie dzikich malin, aby w tym miejscu założyć ogród. Tak, jest. Naturalny wykopywać po prostu. Ale tylko wykopywać widłami. I wyciągać korzenie. I wyciągać korzenie, chociaż jest też taki inny naturalny sposób, który ty stosowałaś u siebie w tunelu, ja u siebie w szklarni, to znaczy, że matę szkółkarską położyliśmy tak, na cały, tak cały na długi rok. Je. I tak, ja? Nie, to na pewno, ale zawsze gdzieś zostaną jakieś tam, tak, wiesz, kawałki korzonków, które będą chciały się przebić i będą chciały dalej szaleć, tak, także to jest zupełnie co innego. Zobacz, sarenki zjadły tuję, mocno poodgryzały. Czy jest szansa, że jeszcze odbiją, pyta Agnieszka. To zależy jak bardzo, jeżeli to jest zjedzone na tyle, że jest same brązowe, że tak powiem, czyli same gałęzie i ten główny pęd, to może być problem, żeby one odrosły, no ale musicie poczekać, nie ma sensu, słuchajcie, nie ma sensu czasami po zimie rzeczy też podgryzione przez sarny, czy przez jakieś inne rzeczy, przez jakieś inne zwierzęta, po zimie wygląda ogród czasami bardzo, bardzo kiepsko, dajcie kilka tygodni mu i zobaczycie, czy tam coś odbija. Można też zawsze zobaczyć, tylko jeszcze nie teraz, ale zawsze można troszkę paznokciem poskrobać po głównym pędzie, czy w środku jest zielony. Jeżeli w środku jest zielony ten główny pęd, który został, nawet taki suchy, brązowy, to znaczy, że on jeszcze żyje, więc może coś z tego wyjdzie. No. Ale te sarny w tym roku szaleją.
Musimy się grodzić, słuchajcie, trzeba się grodzić, niestety, bo to jest, no niestety, ale nasz problem, ja też mam taki sam problem. No. Sylwia pyta, czy pesz, który wykupujemy, możemy wrzucić do kompostownika i pociąć go wcześniej? To znaczy, tylko jeżeli robicie kompost gorący, porządny, to wtedy możecie to zrobić, tak? Jak najbardziej, bo się w nim wszystko rozłoży. Jeżeli macie doświadczenie w robieniu kompostu i potraficie zrobić taki kompost, który będzie rzeczywiście gorący, taki około 60-65 stopni, na pewno 65. To wtedy tak. Jeżeli zaczynacie przygodę z kompostowaniem, nie ryzykujcie. O, tak mówię. Lepiej wtedy na przykład taki pesz wyrzucić na śmieci zielone, prawda? Bo oni w kompostowni to już ogarną. Tak, dokładnie, w kompostowni ogarną i w kompostowni to zrobią. Łukasz pyta, co z kompostem z przoku miejskiego, czy nie ma niebezpieczeństwa pozostałości pestycydów i innej chemii, czy to się rozkłada, czy pozostaje? To znaczy, ja ogólnie nie wiem, bo ludzie właśnie się strasznie martwią tym pestycydami i chemią. Co idzie do takiego kompostu? Do takiego kompostu idą odpady zielone z naszych kuchni, tak? Mhm. I z naszych ogrodów. Słuchajcie, czy ludzie no i naprawdę... też z ogrodów, znaczy z trawników, no, z trawników, miejskich, z żywopłotów, z parków i innych rzeczy. Mhm. Na przykład z przycinania żywopłotów, mhm, prawda, czy przycinania, jakich, mhm, przycinania krzewów jakichś miejskich i tak dalej. Dla mnie to nie jest możliwe, że tam jest tak dużo pestycydów i tak naprawdę chemii. To nie jest, gorzej by było na przykład, gdyby tam schodziły pozostałości z farm albo z jakichś upraw takich tradycyjnych, szczerze mówiąc. Dlatego musicie pamiętać, że no, tak naprawdę to strach ma wielkie oczy z tym kompostem. Ja ostatnio słyszałam od kogoś, ktoś mi zadał pytanie o E. coli, o bakterie E. coli w kompoście miejskim. Słuchajcie, bakterie E. coli są w ogóle w odchodach, tak? Czy zwierzęcych, czy ludzkich, więc o wiele bardziej pod tym względem niebezpieczny jest na przykład obornik, którego jakoś nikt nie ma problemu. Kupujemy wszyscy obornik granulowany i nikt nawet nie zapyta. A strasznie wszyscy się boją tego kompostu miejskiego. Nie wiem, strasznie ma taką pasę smutną. Mi to jest dzięki Bogu, że że my troszeczkę tutaj wspomagamy, Jacku, ten kompost, bo naprawdę tyle, co o tym kompoście się mówi, strasznych rzeczy, to naprawdę jest, mam nadzieję, że za ileś tam 10 lat już nikt o tym się nie będzie za bardzo martwił, bo naprawdę to nie jest aż tak straszne, jak wam się wydaje. Naprawdę. Słuchajcie, kochani, 21. Musimy kończyć nasz live. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział i którzy pisali pytania. Dziękuję wszystkim, którzy doradzali innym swoimi, dzielili się swoją wiedzą. Cieszymy się, że stanowimy taką społeczność naturalnie o ogrodach. Ja to tak zacznę nazywać, że jesteśmy naprawdę społecznością naturalnie o ogrodach. I zapraszamy was na czwartkowy live. O, Katarzyna coś przypomniała sobie, coś słuchajcie, musi koniecznie powiedzieć. Jak ja usłyszę jeszcze raz, że pan z kompostowni powiedział, albo pani sekretarka najlepiej, pani sekretarka, albo pan z kompostowni nie zaleca używania kompostu, czy na rabatach warzywnych, czy w ogóle do ogrodu, niektórzy nie ten. Słuchajcie, no miejcie swój własny umysł. Dlaczego pani sekretarka, albo pan od kompostu są dla was takim autorytetem? Popatrzcie dookoła, co się dzieje. To nie jest jakiś nowy twór. Tak? A dlaczego w jednej kompostowni mają atest na warzywa, a w drugiej nie mają? Czy ludzie z tego miasta będą mieli bardziej niezdrowe śmieci niż z tego miasta? Pomyślcie, jaki jest większy obraz tego wszystkiego. Na całym świecie się to używa, tak? U nas w Polsce to jest nowe i jeżeli ktoś pracuje na kompostowni, to wątpię, że tak naprawdę się bardzo mocno na tym zna i będzie pierwszą osobą, która będzie mówił, o, ja słyszałam, że to jest w ogóle radioaktywne. No jakie radioaktywne? Słuchajcie, naprawdę zastanówcie się, kogo słuchacie. Czy pana, który pracuje na kompostowni, czy jeszcze, tak jak mówię, ktoś mówił, że pani sekretarka powiedziała, która te papierki wydaje. Słuchajcie, naprawdę słuchajcie się ludzi, którzy naprawdę troszeczkę mają doświadczenia z tym. No kurczę, patrzcie na mnie, tak jak żyję, mam 43 lata, niestety już, i żyję od ponad 20 lat, uprawiam rośliny na kompoście z różnych miejskich kompostowni, z Polski, z Gdańska, z Leicestershire, z Derbyshire, z Northampton, z różnych miejsc na świecie. Słuchajcie, przestańcie się bać i nie słuchajcie głupot, błagam. Amen. Amen, do zobaczenia, do usłyszenia w czwartek. Naturalnie o ogrodach podcast Marzec w Ogrodzie Ekologicznym i do zobaczenia za tydzień. Szukajcie nas na YouTubie, szukajcie nas na Facebooku.
lajkujcie, wciskajcie te wszystkie dzwoneczki, żeby mieć powiadomienia. Do zobaczenia, do usłyszenia. 3 po 20. Miłego wieczoru wszystkim wam. Pa, pa. Życzę tobie, Katarzyno, również. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.